Cześć wszystkim, nazywam się Łowca Much, a to już 5. odcinek. Wow, jak ten czas szybko leci. Z waszej ulubionej serii o malowaniu customów. Na przeróbkę idzie ten źrebak hanowerski Rzeszleich z 2013 roku jako kolejne zamówienie od tej samej osoby. Recenzję samego modelu zrobiłam podczas unboxingu. Jest to naprawdę przepiękny, bardzo harmonijnie zbudowany konik. Zwłaszcza jeżeli porównamy go z nowszymi figurkami tej firmy. Zatem bierzmy się do roboty. Ogierek miał zostać najmłodszym członkiem rodziny koni fryzyjskich, więc będzie maść jednolicie karej, bez jednej odmianki, plamki, ani żadnych innych udziwnień. Prostszego umaszczenia nie da się sobie wyobrazić, więc teraz pytanie ze 100 punktów. Jakim cudem siedziałam nad nim przez bite 5 tygodni? Etap pierwszy. Prepping. Szlifuję napisy, przy czym miałam niemałe problemy, łącząc precyzję topornego noża do tapet z niewielkimi rozmiarami źrebaczka. Naprawdę muszę kupić jakieś narzędzia szlifierskie. Dobra, powiedzmy, że każda nowa subskrypcja z tego filmiku to będą dla mnie 2 złote na najbliższy unboxing, co mi tam. Motywacja to podstawa. Wracając do tematu, resztę preppingu zrobiłam właściwie dla zasady, bo modele Rzeszleich są bardzo zadbane, jeśli chodzi o gładkość powierzchni. Szlifujemy wszystko papierem ściernym. Myju. Po wyschnięciu zauważyłam na customie jeszcze dziwne szare grudki. Kompletnie nie mam pojęcia, co to mogło być, ale dało się łatwo zdrapać, więc never mind. I czas zmierzyć się z tym, co od początku budziło we mnie czyste przerażenie. Oh my gosh! Te nogi to jest masakra. Podobno plakatówka? Kto cię tak skrzywdził, kochanie, no kto? Nie wiem już nawet, czy ten model rzeczywiście ma takie płaskie kopyta, czy naprawdę da się walnąć taką grubą paćkę farby za jednym zamachem. Widać też efekty nieobycia z Wrynixem. No ale nic, widziałam już gorsze przypadki. Nawiasem mówiąc, niektóre we własnej kolekcji. Przechodzimy gładko do etapu drugiego. Frustracja. Wierzcie mi, spróbowałam chyba wszystkiego. Zmywacz do paznokci odpadł już na samym początku. Zimna woda na całą dobę. Nul. Szorowanie z mydłem. Zero efektów. Gorąca woda. Prawie stopiłam plastik. Woda z sodą oczyszczoną. Uduszę. Po prostu uduszę. Byłam już gotowa zamówić środek ze Stanów. Do Polski wysyłki nie robią. Nawet spirytus był bezsilny, a bardziej inwazyjnych dezynfekatorów jak kred bałam się po prostu użyć. A potem wyjechałam na Wielkanoc i do tego dramatu wróciłam dopiero po kolejnym tygodniu. Wiecie już, że się nie poddałam. W końcu co to jest dla Łowcy Much? Dopiero po zmyciu tego syfu widać jego prawdziwą klasę. A żeby nikt z was nie musiał już wynajdywać koła na nowo, nagrałam o tym osobny filmik. Następnie pryskanie podkładem poszło dość gładko. Tylko po jednej stronie z niewiadomych powodów pojawiło się sporo takich malutkich grudek. Po drugiej za to wszystko było ok. Pewnie mój błąd, bo nie jestem jeszcze do tego stopnia zaprzyjaźniona z podkładem. Zeszlifowałam je i zabrałam się z nakładanie czarnej farby na całego źrebaka. Jak wam się widzi taki czarno-biały design? Dajcie znać w komentarzach. Wyszły ze 3 warstwy czarnego koloru. Jako, że było już późno, to postanowiłam poprzestać na szybkim domalowaniu jasnych kasztanów i kopytów źrebaka. Wybrałam prostą, stalową szarość. Następnego dnia zabieram się za zasadniczą część malowania, czyli cieniowanie customa. Najpierw popatrzyłam sobie na sporo repek fryzów, żeby wyrobić sobie ogólne pojęcie na temat ich rozkładu kolorów, po czym wybrałam jedno konkretne zdjęcie, na którym się wzorowałam. Niby spędziłam nad nim sporo czasu i użyłam wzbogaconej palety po Skybolcie, wszystko zgodne ze wzorcem, a jednak wciąż czuję niedosyt. Czegoś mi w nim brakuje. Tak, to jest to, na przykład taka derka jak łapa losa, wow. Albo skarpetki, o, jakby tak zrobić niebieskie akcenty. Dobra, wyłączam Google, bo mi serce krwawi. W każdym razie źrebak miał charakterystyczne rude rozjaśnienia przy głębie i wyjątkowo postanowiłam zrobić to miejsce za pomocą nowej techniki zwanej włoskowaniem. Czerwono-brązową kredką maluję to miejsce włosek po włosku. Szczerze, było to bardzo relaksujące doświadczenie. Muszę kiedyś spróbować pomalować tak całego konia, na przykład Deresza. Potem przechodzimy do kopyt. Zaszalałam. Przełamałam się i dodawałam kreska za kreską, starając się urozmaicić całą ich powierzchnię. Naturalność dzięki temu w porównaniu do poprzednich customów skoczyła do góry. Jeszcze tylko autorski podpis i po ostatniej rundzie wyniksowania czas na malowanie oczu.
Moje ulubione. Ze względu na niewielkie rozmiary gałek ocznych korzystałam z nieco okrojonej metody, bo niektórych elementów i tak nie byłoby widać. Stwierdziłam, że fryzyjczyk będzie patrzył prosto naprzód, więc zostawiam sporo zapasu białka na tyłach i jedynie ociepinkę z przodu. Zostawiam białko z tyłu. Poprawiam krawędzie czernią i dodaję łososiowy róż w kącikach, żeby było bardziej realistycznie. Trzeba było to zrobić wcześniej, nie uważacie? Ale spokojnie, tutaj czerń naprawi wszystko. Wreszcie zaczynam zabawę z różnymi odcieniami brązu. Dodaję źrenice i pozostaje już tylko nabłyszczanie. To teraz wyobraźcie sobie. Odkręcacie nakrętkę swojego ulubionego miotku. Unosicie ją do góry, a z brzegu wysuwa się nagle tańcząca nitka cieczy i zaczyna lewitować w powietrzu. Przy zamkniętych oknach. Parabole tańczą, 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 tańczą. Tak mniej więcej zachowywał się mój Werynks. Jest to jakiś fizyk na sali? Względnie egzorcysta? Na szczęście Gloss działał potem równie dobrze. Przed Wami książę, przekazany już do rąk nowej właścicielki i obfotografowany na moim blogu Saito. Nie, z pewnością nie był to szczególnie skomplikowany ani nieprzeciętny custom. Szczerze nie sądziłam, że kiedykolwiek malowanie koni może mnie jakkolwiek znudzić, a jednak jest to możliwe. Zdecydowanie jestem bardzo niezależną osobą i wolę tworzenie własnych, skomplikowanych wzorów. Z drugiej strony miałam chociaż okazję na dopracowanie detali bez większych konsekwencji i całość wyszła bardzo dobrze. Przede wszystkim po raz pierwszy jestem zadowolona z kopyt. Na szczęście szykuje się kolejny, nieco ciekawszy projekt. Właściwie mam już zrobiony plan do końca wakacji. Będzie grubo. Tymczasem napiszcie o Waszych odczuciach w stosunku do księcia, kliknijcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie oglądać więcej tego typu filmów. W opisie pod wideo zostawię listę używanych przeze mnie materiałów oraz inne media społecznościowe, gdzie możecie się ze mną skontaktować. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!